Halo, halo, dzień dobry. 2 sierpnia. Tradycyjnie na początek przesłanie z książeczki Kocham Cię na każdy dzień, Clary Simon. Dziś jest 2 sierpnia. Nasza miłość jest jak dialog z przeplatającymi się pytaniami i odpowiedziami. I jeszcze z małej książeczki. Odważ się żyć odważnie. To jest taka mała książeczka. I przeczytamy przesłanie. Wartościami, które oświetlały mą drogę i zarazem dodawały mi odwagi, by iść przez życie z radością, były dobroć, piękno i prawda. I teraz jeszcze weźmiemy Louise Hay, medytacje leczące duszę i ciało. Co tam Louise Hay? Zobaczymy, to nas ma. Bezwarunkowa miłość jest po prostu miłością bez oczekiwań. Oczekiwania. Po prostu bądź tym, kim jesteś. Kocham siebie właśnie teraz, dokładnie taką, jaką jestem. Uświadamiając to sobie, czuję, jak mija uścisk w żołądku, a mięśnie karku i pleców łagodnie się odprężają. Dotąd odmawiałam sobie miłości i akceptacji, gdyż byłam przekonana, że muszę czekać, aż stracę na wadze, zdobędę pracę, kochanka, pieniądze lub coś jeszcze innego. Tymczasem, kiedy już schudłam, zdobyłam pieniądze, ciągle nie kochałam siebie i sporządzałam następną listę oczekiwań. Dzisiaj ją porzucam. Siła oddziaływania tej decyzji jest wprost niewiarygodna. Rozkoszuję się uczuciem, które pozwala mi pozostać po prostu tym, kim jestem. Witaj, Patty. Jak się cieszę, że jesteś. Wyciągam dla ciebie przesłanie dobrostanu. Co tam dla naszej Patty? Każdego dnia wzrastam w wierze mądrości i bogactwie. I słowa mocy dla Patty. Czuję, że wolna i czuję się wolna i szczęśliwa, kiedy zdaję sobie sprawę, jak łatwo się zrelaksować i być sobą. Odpuszczam. I małe przesłanie Ewy Foley. Z łatwością i elegancją akceptuję zmianę. Zmiana jest bezpieczna. I iluminacje dla naszej Patty. 2. Coś tam Patty potrzebuje, że aż 2. Wszystko, co cię spotyka, w ostatecznym rezultacie służy twojemu dobru. I 2. To jest mój świat. Szanuj go i bądź wdzięczny za wszystkie dary. I przesłanie anielskie dla naszej Patty. Też 2. Oj, Patty, to tam sobie zasług narobiłaś tą swoją życzliwością. Anioł wiecznej miłości. Jego przesłanie brzmi: kiedy dopuszczam do siebie miłość, ona na zawsze pozostaje w mojej duszy. I anioł chwały. Jego przesłanie brzmi: wyśpiewuję cześć i chwałę źródła wszelkiego życia. Witaj, Grażynko,
i witaj, Norbert. Czy ty, Norbert, jesteś po raz pierwszy z nami? Bardzo mi miło, że jesteś. Grażynko, witam kochanie i witam kochaną Zosię. Witaj, kochana Grażynko. Dla ciebie przesłanie dobrostanu. Mam czas, aby kochać siebie, troszczyć się o siebie, cieszyć się życiem i z radością karmić swoją duszę. Na live'iku Norbert jest pierwszy raz. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, zaraz wyciągnę również przesłanie dla ciebie. Grażynko, słowa mocy dla ciebie. W każdej chwili mogę po prostu poprosić o pomoc moje anioły, ponieważ są przy mnie, żeby mnie wspierać. I mała karteczka inspiracji Ewy Foley. Jestem czystym kanałem dla boskich pomysłów i cała twórczość wszechświata wyraża się poprzez mnie. Bardzo pięknie i iluminacje dla naszej Grażynki. Patty pisze, dziękuję, proszę bardzo. Grażynko, kiedy nie wiesz, co wybrać, wybierz poczucie humoru. I przesłanie anielskie. Jest z nami Andrzej K. Aha, to rozumiem, że to ty, Andrzej, tylko skróciłeś sobie, żeby nie czytać nazwiska. Dobrze rozumiem, tak? Grażynko, dla ciebie przesłanie anielskie. Archanioł Uriel. Jego przesłanie brzmi: boskie światło promieniuje z głębi. Jestem odwiecznie promienny, miłujący i mądry. I teraz dla Norberta, który jest pierwszy raz z nami na live. Przesłanie dobrostanu dla Norberta Sztuk. Codziennie przytrafiają mi się dobre rzeczy. Żyję w radości. I słowa mocy dla Norberta. Całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolnym. Może jakiś ukłon jest, wiesz, w jakimś przebaczeniu, Norbert, u ciebie. Gdzieś tam może coś się dopomina. Grażynka pisze, pięknie dziękuję, proszę bardzo. Jestem pogodzony ze sobą. Żyję w przyjaznym i bezpiecznym świecie. Może coś tam, Norbert, u ciebie w twoim poczuciu jest zagrażające, coś konfliktowe może. I może warto wybaczyć. I iluminacja, to jest Ewy Foley. Z wielką radością i przywilejem jest zobaczyć. Wielką radością i przywilejem jest zobaczenie siebie w oczach drugiego człowieka. I teraz przesłanie anielskie dla Norberta. Fajnie, że mężczyźni się pojawili, bo w większości kobiety się pojawiają. Przesłanie anielskie jest Anioł Książę Wschodu. Jego przesłanie brzmi: oczyszczam umysł, potwierdzając własną wartość i konsekwentnie wybierając miłość. Bardzo piękne. I teraz dla Andrzeja. Andrzeju, jestem piękny. Moja skóra błyszczy, oczy lśnią, a serce emanuje esencją miłości. To widać. To widać, bardzo ładnie się rozrasta w moim poczuciu ta miłość, którą emanujesz. Bardzo się cieszę. Słowa mocy dla Andrzeja. Szanuję wybory innych ludzi i pozwalam im być takimi, jakimi chcą być. I słowa i inspiracje Ewy Foley dla Andrzeja.
Norbert pisze, kobiety budzą się więcej. Wiesz, bo to kobieta jest kluczem do przemiany świata. To kobiety mają za zadanie uświadomić swoją moc kobiety, która była tysiące lat tłumiona. I tak, kobieta jest tym pomocnikiem, przekaźnikiem dla mężczyzn, dla ludzkości w budzeniu. Dlatego też stają do zadań szybciej. I Andrzeju, dla ciebie dzisiaj zrobię coś inaczej niż zwykle. I iluminację. I przywitała nas Elżbieta Kraśnicka. Witaj Zosiu, witajcie wszyscy. Witaj Elżbietko. Andrzeju, dla ciebie jest nie zadręczaj się drobiazgami. Może gdzieś tam jeszcze coś cię wierci. Przesłanie anielskie dla Andrzeja. Ofiarowuje najlepsze zdolności. Jego przesłanie brzmi, przepraszam, anioł stróż służby. Jego przesłanie brzmi, ofiarowuje najlepsze zdolności i dobrą wolę, ulepszając swoje miejsce we wszechświecie. Ania pewnie ma terapię albo jakieś tam zajęcie, więc Andrzeju, przekaż Ani, że wyciągam dla niej przesłanie dla twojej żony. Przesłanie dobrostanu. Ania pięknie gra na misach, kamertony. Andrzej gratuluje, też pokazywał certyfikat, kończył kurs, więc pewnie uda się, że zagracie wspólny koncert. Może niebawem, może w niespodziance w tym kręgu urodzinowym dla mnie. To już się tak wpraszam. Dla Ani przesłanie. Jestem bogata i wspaniała. Pieniądze płyną do mnie szerokim strumieniem. I przesłanie słowa mocy dla Ani, żony Andrzeja. Kontroluję to, czym jestem. Kontroluję swoje myśli i emocje. Czuję i kocham siebie. Bardzo piękne i inspiracje Ewy Foley dla Ani. Ufam i słucham mojego wyższego ja, które prowadzi mnie ścieżką światła. To inny Andrzej jestem. Och, widzisz, a ja byłam przekonana, że to jest nasz Andrzej. No to dobrze, to wyciągnę jeszcze raz, ale to już dokończę dla naszej Ani. Mówię o Ani Kruszewskiej. Te poprzednie przesłania były z myślą dla Andrzeja Kruszewskiego, bo ja myślałam, że ty, Andrzej, napisałeś Andrzejka. Zobaczcie, jaki może być zbieg okoliczności. Więc to kończę dla Ani Kruszewskiej. Jesteś unikalnym i niepowtarzalnym w historii wszechświata wydarzeniem. I przesłanie anielskie dla Ani Kruszewskiej. Anioł Książę Północy, czczę swoją niepowtarzalność z radością i wdzięcznością. I teraz Andrzej pisze, to inny Andrzej jestem, ale przesłanie wspaniałe. Ale dobrze, postaram się teraz skierować do ciebie konkretnie. Przesłanie wspaniałe i teraz drugie przesłanie, więc za tą pomyłkę przepraszam. Tak myślałam, że to nasz Andrzej. Ale ty pewnie też nasz. Dla Andrzejaka. Dziękuję za przebogate dary, które otrzymuję każdego dnia. Daję się ponieść poczuciu wdzięczności. I słowa mocy dla Andrzejaka. Pokonuję wszelkie przeszkody. Mam siłę i boskie wsparcie. I przesłanie, inspiracje Ewy Foley. Moje ciało i umysł są wolne od choroby.
Jestem zdrowy. I iluminacje dla Andrzeja K. Tak łatwo jest nawracać innych, tak trudno jest nawrócić samego siebie. I przesłanie Andrzejka anielskie dla ciebie. Och, dwa. Anioł ufności. Jego przesłanie brzmi: ufam boskiej mocy, dobroci i miłości, by mnie strzegła i prowadziła. To jest jeden. I Archanioł Metatron. Jego przesłanie brzmi: jestem w harmonii ze źródłem wszelkiej dobroci i miłości i twórczości. I teraz wyciągniemy przesłanie dla Elżbiety Kraśnicka. Proszę. Prawdzie nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak, to prawda. Nie ma tak zwanych przypadków. Przypadek jest wtedy, kiedy Stwórca mówi anonimowo. A że nie mówi anonimowo, to nie ma przypadków. Elunia pisze, to prawda z tym przesłaniem, Zosiu, łatwiej jest innym pomagać. To tak każdy przechodzi chyba na początku, szczególnie, nie, że tak złapiemy tego ducha fajnego i chcielibyśmy się dzielić z innymi ludźmi i tak chcielibyśmy, żeby oni też przyszli na tą drogę, bo to tak jest fajnie. A nie zawsze tak wychodzi. Elżuniu, dla ciebie, mówię o Elżbiecie Kraśnickiej. Wszystko, co tworzę, wnosi do świata dobro, wartość i piękno. I słowa mocy dla ciebie, Elu. Wszelki lęk przemieniam w odwagę. Wszechświat mnie wspiera. I przesłanie dla Eli, małe Ewy Wolej. Tak jak pożywienie karmi moje ciało, tak miłość karmi moją duszę. I iluminacja dla Eli. Dwa. Pragnij, poproś, uwierz, otrzymaj. Ale ładne, Elu, dla ciebie. Ciekawe. Największym darem, jaki masz dla wszechświata, jest bycie możliwie najlepszym człowiekiem. I przesłanie anielskie dla Eli. Mamusia moja tak mówiła, Elżu. Dziękuję tobie, Zosiu. No widzisz, a nie wiedziałam, bo nie znam ciebie tak naprawdę. Łzy same lecą i ciarki, Elunia pisze. No właśnie, to są te chwile, wiecie, kiedy to nie ma tych przypadków. I dla ciebie, Elu, anioł cudu miłości. Jego przesłanie brzmi: cud miłości napełnia mnie życiem. A więc to jest cud tych przesłań. Kochani, chciałam dzisiaj właśnie troszkę porozmawiać o tym, jak przestać się martwić i złościć i zacząć żyć. Czy ktoś z was, kto jest na wizji, zauważył, że ostatnimi czasy jest trochę dużo złości? Jedni ludzie łączą to z pełnią, że wczoraj była silna jakaś jesiotrowa pełnia księżyca. Ja wam powiem tak, że dzięki warsztatom z Markiem Taranem, i to bardzo rezonuje ze mną, o czym mówi Marek, ale o tym mówi nie tylko Marek, że księżyc jest sztucznym tworem.
Ela pisze, bardzo dziękuję, Zosiu Dobrodziejko. Proszę bardzo. Kiedyś też patrzyłam na pełnię, na nowie, na prognozy. Lubiłam honoratki posłuchać, czy Piotra Gibaszewskiego. Ja powiem tak. Księżyc. Ela, Grażynka pisze, tak mam osoby, co ich złość nie opuszcza. No tak, ale czy też was nie opuszcza? Bo wiecie co, ja zauważyłam, bo może być tak, że mamy słabszy dzień z różnych względów, bo po prostu mamy, no, jeden dzień jest taki, nie ma dwóch takich samych kropli deszczu czy śniegu, więc na pewno nie ma takich samych dni. Ela pisze, tak to prawda z tą złością, ale wszystko zmieniamy w miłość, a Leszek Taran pięknie opowiada. Więc ja chciałam powrócić do tego księżyca, który jest sztuczny. To jest sprawka Marduka. To jak miałam rozmowę, kto oglądał z Markiem Taranem, to zapytałam, kto był pierwszym, komu zależało na tym, żeby niszczyć, zaniżać moc kobiety. Kto pierwszy to zaczął. No więc to była sprawka bogów i Marduka. Ponieważ bogowie, małą literą pisano, zdawali sobie bardzo dobrze sprawę z tego, jaką ma moc kobieta. I Marduk postanowił to zrobić. I nawet wyobraźcie sobie, że w związku z fazami księżyca, bo kiedyś kobieta mogła mieć miesiączkę, kiedy chciała. Po prostu taką moc miała, chciała. Później sztuczny twór księżyc, księżycowi podporządkowane również są emocje, woda. Więc jak zbliża się pełnia czy coś, to ludzie nie śpią, są nerwowi i tak dalej. Ale to wszystko są kody. Więc nawet udało mu się zaprogramować cykl kobiet co 28 dni. Tak, taka norma niby. Co 28 dni regularnie jest miesiączka. I to jedno. Później, jeżeli chodzi o astrologię, to tak jak Marek powiedział, udało się Mardukowi to stworzyć. No i zostało zakodowane. Ty jesteś baran, ty jesteś taki, ty jesteś lew, ty jesteś taki. I wiecie, jeżeli się w coś wierzy, to daje się temu energię i zasila się to. Wszelkie myślokształty, wszystko w co wierzycie, w swoich idoli, aktorów, dajecie im energię. Miejcie tego świadomość. Andrzej napisał, ludzie poznają siebie i wszystkie ukryte stany emocjonalne wychodzą na wierzch. Jak wzrastają wibracje, tak? Jak wzrastają wibracje, tak? I jeżeli mamy wysokie wibracje, to ludzie o niskich wibracjach źle się przy nas czują. Często jest tak, że z ludźmi, istotami anielskimi, często walczą. Nie mogą znieść tego naturalnego światła. Ela napisała Andrzeju, pięknie Andrzeju napisałeś, tak. Tak, jeżeli... Dlatego dbajmy o to i złość jest też uczuciem, które zaniża nasze wibracje, bo ludzie, kiedy są pełni złości,
a my staniemy przy nich, to to jest odczuwalne. Nie musimy być aż tak wysoko sensoryczni, żeby odczuwać, albo przynajmniej źle się czujemy. Nie wiemy, o co chodzi. Albo wchodzimy do pomieszczenia, gdzie była kłótnia, awantura, złość. I jest tam też gęsto. I źle się czujemy. Ludzie, jak kupują mieszkania, też dobrze, jak wejdą, postoją. Ja oglądałam takie mieszkanie, jak chciałam kupić i mówię, proszę mi pozwolić postać i pobyć tu samej, nie? I wtedy wczuwałam się w to, czy ja chcę to wziąć, czy nie, czy to jest dla mnie. Bo to jest, serce jest takim czujnikiem. Grażynka pisze, ja od razu odczuję, mam jeden ogień w żołądku. No właśnie, w żołądku są tu na splocie nasze emocje. A więc tej złości, kochani, teraz jest bardzo dużo, bo tak jak Andrzej napisał, ona wypływa. Ta złość wypływa też, żeby z nią coś zrobić. Żeby się uwolniła. Są takie sytuacje, że jeżeli czujecie, to możecie wyczuć, że ludzie na przykład są pod wpływem astralnym. I ludzie, którzy są pod wpływem astralnym, to tak naprawdę są dla nas no, niekorzystni. Bo ludzie, którzy mają wpływ astralny, potocznie się mówi o opętanie, czy no opętanie to jest powyżej 50%, jak jest wpływ astralny, tak jest to uznawane. I zależy do jakiego momentu dopuścimy ten byt, te duchy, te istoty, możemy być opętani także przez istoty żywe. I obcując z taką osobą rozbija się energetyka. Więc czasami jest tak, nie wiem czy tak macie, że jakiś człowiek no, wygląda na fajnego, lubicie go, ale coś się czujecie w jego towarzystwie nie tak, prawda? Czy macie takie coś, czy miewacie takie coś? Więc wiecie, ja to się przyglądam. Albo sytuacje, które mnie spotykają, gdzie mam być w kontakcie z taką osobą, a do tego nie dochodzi. To już dobrze jest zwrócić uwagę i zacząć się przyglądać, dlaczego. Możemy na przykład być umówieni z kimś na spotkanie i pociąg nam ucieknie albo się spóźni. Takie już są sygnały, nie? Albo coś się tam tłucze, bije, rozbija w domu, to też dobrze jest zwrócić uwagę. Andrzej napisał, czyli mamy uwolnić się od oceniania innych. Wtedy nie nosimy ani nie dołujemy, pozwalamy im samodzielnie wzrastać. Tak, dokładnie tak. Ale powiedzcie mi tak, jeżeli stajecie w sytuacji, powiedzmy, czujecie, widzicie, jesteście sensoryczni i widzicie, czujecie, że osoba kontaktująca się z wami jest pod wpływem astralnym. Co robicie? Czyli ma jakieś podpięcia, nie? Co robicie? Kto z was ma odwagę powiedzieć takiej osobie, że wiesz, może wypadałoby się oczyścić? Czy takie coś mieliście? Bo ja powiem tak, no nie każdemu mówię, bo jak ktoś jest tak zwany dalszy, no to różnie to może odebrać, prawda? Więc staram się po prostu zminimalizować kontakt z taką osobą, no bo rozbija mi energetykę, to tak jakby wchodzi do kotłowni, nie? To jest coś takiego. Ale jeżeli kogoś lubię i wiem,
I mam nadzieję, że to dobrze odbierze i coś zrobi z tym, to mówię. Wiecie, to nie jest przyjemne usłyszeć coś takiego, że jestem pod wpływem astralnym. Ja osobiście jestem wdzięczna, jeżeli ktoś powie, zobaczy, wiesz, coś chyba z tobą jest nie tak, bo ja mogę szybciej zareagować. Bo to akurat jest trudno zobaczyć samemu. Ja stosunkowo szybko reaguję, jeżeli coś jest nie tak. Grażynka pisze, ja już powiedziałam mojej koleżance. No właśnie, a jak koleżanka zareagowała? Bo wiecie, to jest trudne. To jest tak, jak ludzie, nie wiem dlaczego tak odbierają, że to tak jakby był trendowaty czy gorszy. Nie. Czasy mamy od 2018 roku, a nasze światy się połączyły praktycznie. Świat astralny i nasz fizyczny. Tylko nie wszyscy widzą świat astralny i pewnie ich szczęście. A świat astralny widzi nas. Także niektórzy widzą, co tam się dzieje w świecie astralnym, a niektórzy nie. I jesteśmy w czasie, kiedy jest walka o energię. Każdy gram naszej energii jest na wagę złota. Jest to najdroższa waluta, nasza energia. Grażynka pisze, powiedziała mi, że czuję, że ma kogoś przy sobie. No właśnie, jak czuję, to trzeba szybko udać się do osoby. Ja tam na kanale Ciało, Umysł i Duch zamieściłam audycję z Agnieszką Skotnicką. Agnieszka Skotnicka skutecznie takie rzeczy robi, dobrze widzi i wiele różnych rzeczy. I nagrałam też jeszcze jedną, będzie premiera audycji. Otworzyłyśmy taki cykl, żeby mówić o tym, jaki wpływ na nasze życie mają inni ludzie, istoty, duchy, byty i tak dalej. Bo no jest tego coraz więcej i to nie, że mamy kogoś straszyć albo głupoty gadać, bo może dla jednych to będą głupoty, ale dla innych no, będzie to pomocne. Ja tutaj wam jeszcze na festiwal, który odbędzie się 7-8 października w Bolesławcu, gdzie już jak duża część wie, że i Zygfryd Ciupka będzie, bo już dzwonili do mnie ludzie, którzy się dowiedzieli, że Zygfryd będzie u mnie prelegentem. Pewnie też będzie i na tańcach z Kasią trochę, także zapraszam was do Bolesławca 7 października, bo naprawdę szykuje się fajny event. Ludzie, warto przyjechać i poznać się z fajnymi ludźmi. Grażynko, może warto, żebyś z mężem przyjechała na taki event. Nie patrzcie na to, że to jest daleko, bo przyjeżdżają ludzie ze Szwajcarii, z Italii, z Niemiec, naprawdę z dużych odległości. Więc jak macie jakieś odległości w kraju, do Bolesławca jest bardzo dobry dojazd. Dostać nawet pociągiem, dostać się tylko do Wrocławia i z Wrocławia co godzinę prawie. Jeżdżą pociągi kolei dolnośląskiej, bardzo wygodne, czyste. To jest stosunkowo nowe linie, więc mamy taką perełkę. Więc zachęcam was, żebyście posłuchali tych wszystkich wykładów. Będzie Krzysztof Markowski, który mówi o nanotechnologii, o tych komórkach macierzystych. Będziecie mogli poznać na żywo, zapytać się. Będziecie mogli zobaczyć, jak poczuć, jak działają elektrody, kto jeszcze nie używa potocznie, mówiąc plasterki. Ania Mazurczyk będzie mówiła o zielonkach i zielonki też będzie można kupić na festiwalu, będzie dużo fajnych wystawców i oczywiście będzie fajna zabawa, jak ktoś lubi. To jest moment integracji. Tak? Bo na festiwalu to wiecie, wykłady, tu wystawcy i ludzie są w takim ruchu, nie mają się kiedy poznać. A to już, ja już nie pierwszy event taki organizuję, więc wiecie, wiem jak to wygląda.
Także zachęcam Was, jak jesteście blisko, no to przecież możecie przyjechać i wrócić do domu i przyjechać na drugi dzień. W obydwa dni będą ciekawi prelegenci, także trudno będzie wybrać, czy jeden dzień, bo i tu będą wspaniali ludzie. Jak wiecie, będzie Ania i Marek Taran. Będą mieli osobne wykłady oczywiście. Będzie Ziggy z Teksasu, będzie transmitował z Teksasu, Agnieszka Stalkoper, którą znacie, będzie również, będą online, chyba że jakimś cudem znajdą się sponsorzy, którzy zasponsorują bilet i przyjedzie do nas na żywo, ale to poszło w przestrzeń. Może zasilimy, może jakimś cudem przyjedzie Ziggy na żywo. Andrzej napisał, ale miła rozmowa, dobrze, że są przypadki i wyświetliła mi się ta strona. No widzisz, Andrzeju, jak miło. I Ela Kraśnicka pisze, ja z moim partnerem się wybieramy. Mam nadzieję poznać. Mieszkam niedaleko. Teraz słucham Ciebie, Zosiu, bo pracuję. A, super. Ach, i jest Maria Pietrowa. Pozdrawiam serdecznie. Szczek, dobry wieczór. Witaj. Maria jest z nami już drugi raz. Witam Ciebie, miło, więc z przyjemnością wyciągam dla Ciebie przesłanie. Maria Pietrowa. Dla Ciebie przesłanie. Duch obfitości przepływa przeze mnie ze swobodą. Moje życie jest święte. Andrzeju, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Wciśnięcie dzwoneczka, który Ciebie poinformuje, że transmituję na żywo albo jest ciekawa premiera, bo prowadzę tych różnych rozmów bardzo ciekawych. I bądź z nami codziennie o 18. I Mario, dla Ciebie słowa mocy. Wszystkie moje potrzeby i życzenia są spełnione, zanim zdążę je wyrazić. I malutka inspiracja dla Ciebie, Mario. Ufam, że Wszechświat wspiera moją twórczość. I iluminację dla Marii. O, kurczę. Skoro już wiesz, że masz wpływ na szczęście innych ludzi, co zamierzasz z tym zrobić? Wyciągnę się dla Ciebie dwa, więc drugie też przeczytam. Jeżeli nie pokażesz ludziom, kim jesteś, nigdy nie będą mogli Ciebie zobaczyć. I przesłanie anielskie dla Ciebie, Mario. Dziś trochę dłuższe spotkanie, jak widzę. Anioł pokoju, Mario, jego przesłanie brzmi: otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości. A więc, kochani, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że tak licznie byliście ze mną i tak aktywnie. I ufam, że spotkamy się na żywo w Bolesławcu. To są naprawdę fajne eventy. Na Facebooku jest info, ale tutaj na moim kanale znajdziecie też filmik. 4 sierpnia, bo już nagrałam u Zygiego też rozmowę promującą nasz festiwal, też będziecie mogli zobaczyć. Także proszę znaleźć festiwal świadomego życia i zdrowia tu na kanale i możecie przeczytać prelegentów, wystawców, naprawdę będzie się działo, a ja z przyjemnością poznam Was na żywo. Także Elu, cieszę się, że wybieracie się z mężem, myślę, że i Grażynka się wybierze z mężem. Wszystkiego dobrego, kochani. Pięknego wieczorku i do jutra. Pa, pa.